Mam na imię Agata, pracuję dla redakcji Któż jak Bóg i The Angels. Mieszkam z mężem i trójką dzieci w Przemyślu, jesteśmy zatem w samym centrum akcji pomocowej dla uchodźców. Może opowiem Państwu kilka słów o tym, co tu się dzieje. Według służb od wybuchu wojny naszą granicę przekroczyło około 600 tysięcy osób. Przemyśl nagle znalazł się na ustach całej Polski, Europy i świata. Niespodziewanie zajaśniał jako gwiazda miłości i bezinteresownej pomocy. Akcja pomocowa jest bardzo dobrze zorganizowana. Koordynują ją służby policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, terytorialsów, harcerzy. Właśnie harcerze, Caritas i mnóstwo ludzi dobrej woli angażują się jako wolontariusze na granicy, w Medyce, Korczowej, Krościenku, Budomierzu, w ośrodkach dla uchodźców, na dworcu kolejowym w Przemyślu. My sami z mężem i z dziećmi też zaangażowaliśmy się osobiście w pomoc uchodźcom. Właśnie dziś rano wyprawiliśmy naszych wspaniałych gości oraz Ukrainki. Przyjechało do nas 4 rosłych chłopaków z Belgii. Przywieźli dużo leków i drobnego sprzętu medycznego. Zebrali kontakty oraz listę potrzebnych rzeczy i teraz u siebie w kraju zorganizują zbiórkę i wyślą transport tutaj do nas. Zabrali ze sobą 5 osób z Ukrainy, 2 młode dziewczyny, uciekinierki z Kijowa oraz matkę z 2 synów z Odessy. Dziewczyny opowiadały, że jechały do nas pociągiem 15 godzin, na stojąco, w ogromnym ścisku. Obie są w szoku. Jedną z nich w czwartek nad ranem obudziła eksplozja, zerwała się z łóżka i natychmiast włączyła telewizję i stamtąd dowiedziała się, że w jej kraju wybuchła wojna. Natomiast matka z synami jechała pociągiem prawie dobę, a na pytanie o podróż nie chciała zbyt dużo mówić, powiedziała tylko, że było źle i w końcu cieszy się, że jest po naszej stronie. Wszyscy byli wyczerpani i marzyli o ciepłym łóżku i porządnym śnie i oczywiście użyczyliśmy im naszego domu i jedzenia. I w Belgii mają swoje rodziny i przyjaciół. Młode dziewczyny z Kijowa jeszcze nie wiedzą, czy chcą wracać, natomiast kobieta z Odessy zdecydowanie chce wracać do swojego domu, ponieważ tam zostawiła absolutnie wszystko. Byli dość krótko, ale kiedy wyjechali, to zrobiło nam się bardzo smutno. Wymieniliśmy się numerami telefonów i z pewnością będziemy dowiadywać się o ich los.